Modlimy się teraz tą modlitwą charyzmatyczną w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz ze Ducha Świętego. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś. 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 Salama shalaleheno, shalalalaj, alalaj. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś. 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 Swojego Ducha, Panie, wylej! Wylej na nas dziś, wylej w obfitości na nas, którzy pragniemy być ubodzy w duchu, ale bogaci w Twoją obecność, miłość i łaskę. Przyjdź, Duchu Święty, wylewaj swojego ducha. Jego Ducha, Panie, wylej na nas dziś. Jego Ducha, Panie, wylej na nas dziś. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś. Szalamerio, szalam, Panie, wylej na nas dziś. Amen, 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 amen. Tak, Panie, wylewaj swojego Ducha na nas dzisiaj i zawsze. Proszę, abyście teraz jeszcze krótką modlitwę powtarzali za mną. Wy powiedzieli, która niech płynie serc, ust, pełna ufności, pełna dziękczynienia. Panie Jezu, w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak chwalisz ubogą wdowę, która dała Tobie wszystko, co miała. I my również pragniemy, przez serce Maryi, ofiarować Tobie wszystko. Ten grosik naszego życia, naszego serca, naszych spraw, różnych zranień, całą biedę i nędzę naszego serca. Przyjmij ten grosik do skarbony Twojego serca. Chcę należeć do Ciebie. Proszę, abyś ubogacił mnie swoją łaską, swoim błogosławieństwem, mocą, miłością, mądrością, uzdrowieniem, pokojem. I wszystkim, co chcesz mi dać. Za wszystko Ci dziękuję. Za wszystko przepraszam. I o wszystko proszę. Ty jesteś moim Panem, który troszczy się o mnie. I doświadczam tej troski teraz. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, mój Panie. Amen. Amen. Pomodlimy się jeszcze modlitwą w językach, wspólnie razem. Kto jeszcze nie potrafi, niech się włączy. A kto jeszcze mimo wszystko nie będą się tak modlili, to właśnie mów, przyjdź Duchu Święty przez Maryję. Tak sobie powtarza jak refren. Żeby wszystkie usta były otwarte, żeby wszystkie serca były otwarte, żebyśmy byli skupieni, bo Pan słucha.
Pan chce tej modlitwy. I od tego, jak będziesz się modlił, zależy też odpowiedź Pana. Szala Maria, Maria solo, Maria doha szalalen. Farholoj, Maria, Maria, Maria lolon. Adonai, Adonai melchenin, Maria solelaj. Ishala lelele, alalalalaj, alalalaj. Idonai, alalalalaj, alalalalaj. Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria, Shole Manalai, Alalalai, Alalalai. Sili Falem Bethadol, Maria Sol, Merhadol. Shalalai, Ala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 i. Alalalalai, Alalalai, Alalalalalalalai, Alalai. Shele Mehedori, Ori, 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 Aledolai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Alalalalalai, yari alei, yari amolei, asholelei. Adonai, Adonai, alalalalalai. Adonai, 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 al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 ai. Alalalalalalalalai, alalalalalalai, alalalalai. Este cool, Hadijasz. Wierzymy, że jesteś. Wierzymy, że przychodzisz. Że patrzysz. Że miłujesz. I wierzymy, że teraz uwalniasz nas od wszelkiego zła. Widzialnego i niewidzialnego. Doczesnego i wiecznego. Że chronisz nas i uwalniasz od szatana i złych duchów. Że uwalniasz nas od licznych, różnych złych przyzwyczajeń, nałogów, złych skłonności, złych pragnień, złych uczuć, złych marzeń i planów, złych myśli, złych wspomnień, złych relacji. Uwalniaj nas od tego swoją krwią. Ukrywaj w swoich ranach. Chcemy być wolni w Duchu Świętym. Chcemy być ubogimi w Duchu. Panie, uwalniaj też osoby, które są zniewolone przez szczególnie alkohol, nikotynę, przeklinanie, może nawet bluźnienie, są zniewoleni przez ducha śmierci, którzy są atakowani przez ducha agresji, nieprzebaczenia, chęci zemsty. Uzdrawiaj tych, którzy są zniewoleni mamoną, sprawami tego świata. Daj nam wolność, daj im wolność. Daj jej i jemu wolność, Duchu Święty, Duchu Jezusa. On ci uwalnia teraz. Przyjmij dar Bożego uwolnienia. Pan daje ci wolność w Duchu teraz. Przyjdź, Duchu Święty, przez dotknienie i daj nam wolność. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, przez dotknienie. Przyjdź, Duchu Święty. Pan uwalnia osoby, które są wręczone przez złe duchy teraz. Pan uwalnia ciebie teraz. Pan daje ci dar łez, dar spoczynku, dar radości, jako znak, że on cię uwalnia. Dar też łatwości modlitwy, jako też znak, że jesteś wolny, że jesteś wolna. Kematulach. Pan nie przeklina przecież ciebie. Pan błogosławi twoje życie, chociaż ono było po ludzku pełne grzechów i przekleństw. Ale on cię błogosławi i twoje życie. Przyjmij to błogosławieństwo. Bądź szczęśliwa w Duchu Świętym. Bądź szczęśliwy w łasce miłości Boga. Przyjmij dar nowego życia, prawdziwego, które naprawdę jest tobie teraz dane. Przyjmij ten dar i nie bój się. Odrzuć zwątpienie, odrzuć rozpacz, smutek, przygnębienie, wątpliwości. Bóg przychodzi do ciebie teraz. Pan mówi, jestem z tobą. Pan mówi, uzdrawiam twoją głowę, uzdrawiam twoje uszy, uzdrawiam twój żołądek, twoje wnętrzności. Pan mówi, leczę wszystko, co chore jest w twojej duszy, w twoim sercu. Pan uzdrawia ciebie z nerwicy, Pan uzdrawia ciebie z cukrzycy, Pan uzdrawia ciebie z częstych bólów brzucha i głowy. Pan uzdrawia twoje biodra, i które często cię bolą, miednice.
tutaj biodrową, uzdrawia Twoje nerki, uzdrawia osoby, które mają słabą odporność, osoby, które cierpią też również po szczepieniach, po powikłaniach poszczepiennych, które cierpią z powodu tego, że bliscy wzięli ten preparat i umarli i cierpią z tego powodu. Pan jest z wami w tym cierpieniu. Kyria sekalasz, archadila marchadijasz. Pan leczy twoje żyły, szczególnie żyły twoich rąk, twoich dłoni, palców. Uzdrawia też, aby gdzie zatory są też w twoich dłoniach, takie, gdzie masz takie pulsowanie nieprzyjemne, takie... Pan uzdrawia także osoby, które mają takie zaburzenia snu, myślenia, pamięci. Także zakłócenia rytmu serca. Kierichasz, te kierichasz. Pan mówi, uzdrawiam ciebie, Krzysztofie, z ran, które zadała ci twoja żona. Pan mówi, czytaj dzienniczek, bo to będzie podręcznik dla twojego życia. Kieria, sykieria. I też takie wezwanie dla osób, które też, do których ojciec Pio jest skierowany teraz. Idzie ojciec Pio, czytajcie też ojcu Pio, módlcie się do ojca Pio za jego wstawiennictwem. Ojciec Pio teraz też przychodzi i kilka osób dotyka w imieniu Pana Jezusa. Sam Pan teraz podnosi swoje dłonie nad Tobą teraz i kładzie je na głowie. Nie bój się. Teraz fale Bożego miłosierdzia przepływają przez Ciebie. Pan uzdrawia wiele osób też z nowotworu, między innymi Adriannę uzdrawia z nowotworu spraw kobiecych. Uzdrawia także Antoninę, Antosię z takiego zaburzenia depresyjnego, z samookaleczania się. Kyria, sykelach, diasz. Pan uzdrawia także Natalię z niepłodności. Przed końcem tego miesiąca poczniesz dziecko. Będzie to syn i nadaj mu imię na cześć Eliasza, Eliasz. Nie bój się tego imienia, to jest piękne imię. Teraz czujesz ciepło w głowie, bo Pan uzdrawia ciebie z nowotworu głowy. Pan uzdrawia także osoby, które przez również ten dotyk ciepła Bożej łaski, osoby, które cierpią na bóle głowy, na takie również, takie omdlenia pod wpływem tego. Przyjdź, Duchu Święty. Dusze czystowe modlą się teraz za nas, ale szczególnie te za te osoby, które w tym czasie gorąco się za nie modlą. Pan uzdrawia twoje kości. Tereso, Pan uzdrawia twoje kości. I także inne osoby Pan uzdrawia z różnych problemów z kośćmi, ze szpikiem, ze ścięgnami. Kyrias. Pan mówi, jesteś wdową, ale nie jesteś sama. Jest przy tobie święty Józef, którego posłałem do ciebie, mówi Pan. On opiekuje się tobą. Do końca będzie tak czynił. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Maryjo, uzdrowienie chorych. Święty Józefie, pocieszycielu strapionych. Jeszcze taka myśl przyszła, poznanie. Pan Jezus prosi pewną młodą kobietę, aby przebaczyła swojej babci. Tak serca przebacz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Proszę teraz zróbcie przejście tutaj przez środek. Przez środek kościoła, przez środek namiotu. Można przygotować zdjęcia swoich bliskich. Przed modlitwą, po modlitwie można mówić też różaniec, dziesiątkę różańca, może koronkę.